Spotykamy się dzisiaj po twojej przygodzie eurowizyjnej i taki wyjazd do Paryża to jest też wiele, wiele wywiadów, których udzielałaś nie tylko po polsku, ale i po angielsku. Czy dla ciebie to się jakoś tak różniło? Czy musisz na przykład się bardziej skupić w którymś języku? Jakie to są dla ciebie odczucia? Ja w ogóle bardzo lubię mówić po angielsku i nawet jak, bo ludzie zapominają, że angielski to nie jest mój język ojczysty. Dokładnie. I to nie jest język, w którym ja się porozumiewam na co dzień, albo bardzo rzadko. I to jest, tylko po prostu ja zawsze mi było łatwiej się jakoś nauczyć tego języka. Ale ogólnie to nie jest język, w którym się tam porozumiewam jakoś często. To jest jakby też mój drugi język. Mm-hmm. Też mam go w szkole. No tak, bo nawet w tych wywiadach po angielsku widziałam takie momenty, że szukałaś jakiegoś słowa, podpytywałaś. Bo ja ten język cały czas muszę, wiadomo, że go ćwiczyć, ale no tam pomału, ale bałam się bardzo tych wywiadów po angielsku na Eurowizji, bo mówię, no jak ja sobie dam radę, ale w ogóle śmieszne jest to, że teraz do mnie doszło tak naprawdę, że ja z tym Lewim, ze wszystkimi tam uczestnikami, rozmawiałam po angielsku przecież, ale jakoś tak to było takie, nie wiem, naturalne. Intuicyjne, bardzo fajne, bardzo, bardzo miło wspominać, że się znowu pokazać. Tylko wspomnam o nich i po prostu już mi się ryczeć, to jest straszne. Przed nami jeszcze 61 moich pytań, więc może jeszcze będzie czas na takie emocje, nie no żartuję, ale jestem eurowizyjnym freakiem, dlatego tak sobie śmieszkuję. Ja dlaczego zapytam o te wywiady po angielsku i po polsku? Bo ja zauważyłem coś takiego, jestem ciekawy, czy też to widziałaś, że po polsku, szczególnie w dużych emocjach, mówisz bardzo, bardzo szybko. Możliwe. Ja jestem w ogóle taką osobą trochę... Wracamy z dziczą? Radzi! I po prostu, wiecie, ja tak mam, że jak jest dużo emocji, to ja naprawdę mówię szybko i mówię głośno. I bardzo mówię głośno. I jest tak, i tylko jest tak, nie drzyj się, Sara, bo śpiewasz zaraz. No i to jest prawda, muszę się pilnować. I dlatego ja sobie postanowiłem, że my przeanalizujemy dzisiaj jednak trochę wolniej to wszystko. Bardzo mnie ciekawi, czy już ten sam wylot do Paryża, to był taki moment, gdy ty miałaś ten ściśnięty żołądek, że to wszystko się zaraz wydarzy, czy wtedy jeszcze na pełnym luzie? Bo ja na przykład nie potrafiłbym od siebie odseparować tych stresogennych emocji. Ja powiem ci jeszcze stresogennych, jakie fajne słowo. A, takie czterosylabowe to tylko przed kamerą, ale... Jakie mówisz? No ale wiesz co, to jest w ogóle takie śmieszne, bo ja trochę nie pamiętam jak to się... Bo to się to miało tak szybko, ale pamiętam jak byliśmy na lotnisku, ale nie pamiętam czy... Wtedy nie byłam, byłam bardzo podekscytowana na pewno, jak to będzie wyglądać, bo ja nie wiedziałam, no po prostu nie wiedziałam czego się spodziewać tak naprawdę. Ale było fajnie, było super. Czy zaskoczyła cię czymś ta paryska scena? Bo jednak jak się wchodzi do nowego miejsca, to albo, szczególnie jeżeli mówimy o Eurowizji, gdzie musi się, różne rzeczy muszą się udać, nie tylko śpiew, ale i też taniec, albo to może się od razu udać, albo może być mnóstwo prób, gdzie w sumie to do samego końca nie wiemy jak to wyjdzie, jak było w waszym przypadku? W ogóle ja wchodząc na scenę pierwszy raz, na próbie pierwszej, ja byłam pod ogromnym wrażeniem, bo ja nigdy nie grałam, nie śpiewałam na takiej scenie i jak wchodziłam na tą scenę, mówię tak, pamiętam ten moment, jak wchodziłam i mówię, wow, to jest naprawdę duże i będzie pięknie to wyglądać z ludźmi. No piękne, super, super uczucie. I u nas to było tak, że rzeczywiście pierwsza próba była troszeczkę, wiadomo, no bo to pierwsza próba. Ona po to jest. Ona po to jest, żeby zobaczyć jak to w ogóle, jak słychać. Ale bardzo, bardzo dużo zrobiliśmy na pierwszej próbie. Zrobiliśmy tak naprawdę wszystko, znaczy wszystko, wiadomo, ale zrobiliśmy tak naprawdę bardzo dużo na pierwszej próbie. I zaśpiewaliśmy 3 razy, a to jest bardzo dużo, i zrobiliśmy bardzo dużo poprawek. No naprawdę, no to ile zrobiliśmy na pierwszej próbie, to jest bardzo genialna sprawa, co zrobiliśmy. No i nie, już później tam na tych generalnych to wszystko było dobrze.